Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowa, które będą nas wprowadzały w dzisiejsze rozważanie, to fragment, który czytamy u Ewangelisty Łukasza w pierwszym rozdziale od 26 wiersza. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron ojca jego Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, które nam dajesz. Prosimy Cię, prowadź nas w jego rozważeniu i w jego zrozumieniu. Amen. Usiądźmy. Drodzy, tak pomyślałem, że dzisiaj spróbujemy zmierzyć się z takim tematem, który przewija się gdzieś w takim dyskursie międzywyznaniowym, od którego czasami sami uciekamy. Bo pytanie jest takie, czy luteranie wierzą w Marię? No myślę, że pytanie, z którym się spotykacie, być może raczej w formie nie pytania, a raczej w formie pewnego wyrzutu, bo wy nie wierzycie w Marię, albo taki drugi klasyczny zarzut to jest, bo wy nie uznajecie Marii. I myślę, że warto czasami zmierzyć się właśnie czy z tymi zarzutami, czy z tym pytaniem, zadając sobie pytanie bardzo istotne na początek i to jest pytanie skierowane do nas wszystkich. Na czym opieramy swoją wiarę? To znaczy, że jeśli coś wyznajemy, to z czego to wynika? Tak, to zastanowić się nad tym pytaniem, bo myślę, że to jest pewien punkt wyjścia do zrozumienia nie tylko pytania dotyczącego tego, czy luteranie wierzą w Marię, ale dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej. Dlaczego pewne prawdy mówimy, że są dla nas prawdami wiary, w które wierzymy, a pewne odrzucamy. Tak jak mówię, warto nad tym się zastanowić i ten temat rozważyć. Przypomnę tylko chyba dla nas wszystkich, że z luterańskiego punktu widzenia podstawą naszego nauczania w każdym temacie stanowi Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ale bardzo ważne też jest to, że to samo Pismo, Biblia, jest dla nas ostatecznym autorytetem w sprawach wiary. To znaczy, że jeśli czegoś nauczamy, a jeśli mówimy również o tym, że coś jest prawdą wiary, to musi przejść przez próbę Pisma Świętego. To znaczy, że w tym piśmie musi być to wyraźnie powiedziane, opowiedziane, zapisane. Jeżeli czegoś nie ma lub jeżeli coś jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, płynne i nie do końca wiadomo, jak to interpretować, to lepiej nie podawać tego jako prawdę. I to jest punkt wyjścia w zrozumieniu też, dlaczego luteranie tak, a nie inaczej nauczają o Marii. Choć na początek, drodzy, małe zaskoczenie. Myślę, że dla wielu luteran również. Jak sobie przyjrzycie introity, możecie sobie teraz otworzyć, tak? Który, nie? Jak się kończą introity, drodzy, tak na niedzielę roku kościelnego, to potem macie na różne uroczystości i święta. Introit 84. Dzień ofiarowania Pana Jezusa, oczyszczenie Marii Panny. Introit numer 85. Dzień zwiastowania Marii Panny. Introit 88.
dzień nawiedzenia Marii Panny. To są wszystko introity na święta w Kościele Luterańskim. Dla kogo z was te introity były pewnym zaskoczeniem? Nikt się nie przyzna, ja wiem. Wszyscy doskonale znamy wszystkie introity na wszystkie niedziele i święta Kościele, ale wracając do naszego rozważania, myślę, że mimo wszystko po pewnym zaskoczeniu dla niektórych. Drodzy, jeśli chodzi o tematykę nauczania o Marii, czy w każdym innym temacie, to tak jak powiedziałem, musi to wypływać z Pisma Świętego. Dlatego też luteranizm odrzuca, to od razu powiem, na przykład dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Jeśli się nie mylę, dogmat z roku 1854, jakoś czy 70. Tu mogę się troszeczkę pomylić. Właśnie dlatego, że nie znajdujemy na ten temat żadnej wzmianki w Piśmie Świętym. Odrzucamy dogmat o w niebo wzięciu Najświętszej Marii Panny dokładnie z tego samego powodu, dlatego że nie znajdujemy nawet najmniejszej wzmianki na ten temat na kartach Pisma Nowego Testamentu. I to obojętnie zachęcam, żeby poddać te moje słowa pewnej próbie i w domu spróbujcie pogrzebać, przelecieć, przeczytać, szukać. Nie znajdziecie ani jednego słowa na jeden i drugi temat w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. I to obojętnie, czy będziemy czytać Nowy Testament w wydaniu Biblii Warszawskiej, czy Nowy Testament w wydaniu Biblii Ekumenicznej, czy Nowy Testament w wydaniu Biblii Tysiąclecia, czy jakiejkolwiek innej. Przypomnę też, że kanon Pisma Nowego Testamentu jest dokładnie ten sam dla Kościoła luterańskiego, katolickiego, dla innych kościołów chrześcijańskich. Nie znajdziemy, bo po prostu tego tam nie ma. Co więc jest, jeśli chodzi o nauczanie o Marii w Nowym Testamencie? Bardzo niewiele. Po pierwsze, ten nasz dzisiejszy tekst z Ewangelii Łukasza i można powiedzieć, że w dwóch Ewangeliach mamy największe fragmenty mówiące o Marii. To jest Ewangelia Łukasza oraz Ewangelia Mateusza. W obu mamy historię dzieciństwa Jezusa, czy historię wokół narodzenia, czy Bożego Narodzenia, tak to dzisiaj byśmy powiedzieli. W Ewangelii Łukasza mamy też ten fragment, kiedy Jezus już jako, no można powiedzieć, nastolatek, tak? 12-letni chłopak, gdzieś się gubi w Jerozolimie, albo jest znajdywany, kiedy rozmawia z uczonymi w Piśmie. Mamy fragmenty w Ewangeliach, które mówią o tym, że Maria wraz z braćmi i rodzeństwem Jezusa przychodzą do Niego i ktoś mówi, oto matka Twoja i bracia Twoi przyszli po Ciebie. Jezus mówi, któż jest moim bratem, czy moją matką, czy moim ojcem, tak? Pamiętamy ten fragment. Oraz fragment, który znajdujemy w Ewangelii Jana, kiedy Maria jest pod krzyżem Chrystusa. I fragment, jeśli się nie mylę, w pierwszym rozdziale 15 wiersza Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy mamy powiedziane, że było tam zgromadzone około 120 osób wraz z Marią, Matką Jezusa. I to tyle. W Nowym Testamencie nie ma żadnych innych fragmentów mówiących o Marii. Z przyczyn oczywistych w Starym Testamencie nie znajdziemy nic o Marii. Ja nie mówię tutaj o proroctwach, które w późniejszym chrześcijaństwie były odnoszone właśnie do Marii, czy do Jezusa, czy do narodzin Jezusa. Natomiast w Nowym Testamencie nie znajdziemy żadnego innego fragmentu. Dlatego też, kiedy nauczamy o Marii, to nasze nauczanie jest związane z tym, co jest w Piśmie. Ktoś może oczywiście powiedzieć, no oprócz Pisma, bo tak też jest, inne kościoły tak nauczają, mamy też tradycję kościelną. I wierzymy nie tylko dlatego, że coś jest w Piśmie, ale również dlatego, że coś jest w tradycji kościelnej. Dlatego ja też zachęcam, by prześledzić tradycję kościelną. To też nie jest jakieś strasznie trudne. Trzeba tylko troszeczkę czasu na to poświęcić, kiedy siąść do odpowiednich opracowań czy do podręczników z historii Kościoła. I drodzy, jeśli chodzi o pierwszy wiek chrześcijaństwa, to poza tymi tekstami, które mamy w Nowym Testamencie, nie mamy nic.
jeśli chodzi o tematykę maryjną. Jedyny dokument, który przypisuje się, że mógł powstać w pierwszym wieku, to jest Didache, nauka 12 apostołów. W drugim wieku, to jest już czas, kiedy rodzi się wczesnochrześcijańska apologia, czyli nauka broniąca nauki chrześcijańskiej czy wiary chrześcijańskiej przed atakami pogan. Tam znajdujemy fragmenty, ale odnoszące się tylko i wyłącznie do tych fragmentów biblijnych. Nie znajdujemy nauki żadnej dotyczącej Marii i można powiedzieć dokładnie to samo dotyczy kolejnego wieku chrześcijaństwa, czyli trzeciego wieku chrześcijaństwa, kiedy mamy już wielkich ojców Kościoła, takich jak Orygenes, Klemens Aleksandryjski. O! To dla tych, którzy będą oglądali, taki mały wstrząs mamy teraz tutaj w Bytomiu. To taka nasza bożonarodzeniowa tradycja, że nam to zatrzęsie się od czasu do czasu. To wracając już do tematu nie wstrząsów, ale więc nie mamy tego ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim wieku tradycji kościelnej. Więc no, warto sobie zadać pytanie, kiedy dana tradycja się rodzi. Bo jeśli chodzi o starożytny Kościół, to najważniejszym dokumentem, czy opracowaniem, czy sporem teologicznym wokół Marii, tu nie chcę teraz wchodzić w ten temat, był spór pomiędzy patriarchami Nestoriuszem i patriarchą Aleksandrii, zakończony soborem w Efezie w 431 roku. I tam mamy to bardzo ważne stwierdzenie soborowe Teotokos, Boża Rodzicielka. I to można powiedzieć tyle, jeśli chodzi o Kościół starożytny, czy wczesnego końca starożytności i początków średniowiecza. Potem rzeczywiście ta tradycja się rodzi, ale tak jak mówię, warto sobie to prześledzić. Wracając do nas, bo jesteśmy w Kościele Luterańskim, nasze nauczanie opieramy na tym, co jest w Piśmie Świętym. A co mamy w Piśmie Świętym? Jeden z naszych dzisiejszych tekstów. I kiedy myślimy o Marii, drodzy, myślę, że nasze nauczanie może być różne, czy nasze myślenie, ale po pierwsze dla mnie najważniejsze. To jest Boże wybranie. I to wyjątkowe wybranie. Bo trzeba powiedzieć, że w Biblii mamy wielokrotnie opisane sytuacje człowieka wybranego przez Boga. Mamy proroków wybranych przez Boga. Mamy Mojżesza wybranego przez Boga. Mamy królów namaszczonych, dlatego że Bóg ich ustanowił jako królów. Dawida na przykład. Ale jeśli chodzi o wybranie Marii, ono jest wyjątkowe dlatego, że jest jedyne i niepowtarzalne. Niepowtarzalne również dlatego, że ono się nie zdarzy. Ten rodzaj wybrania, jaki mamy zapisany na kartach Nowego Testamentu w przypadku Marii, jest jedynym i niepowtarzalnym. Ale co ważne też, drodzy, to wcale nie oznacza, że w wybraniu jest hierarchia. To nie jest tak, że jest się wybranym do ważniejszej i mniej ważnej sprawy. To jest, kiedy spoglądamy na to, jak Paweł opisuje Kościół jako ciało. Nie ma w nim ważniejszych i mniej ważnych części. Każda jest potrzebna. Wybranie Marii jest wybraniem jedynym, niepowtarzalnym i wyjątkowym. Ale też, kiedy czytamy Biblię, nie sprawia to, że Maria jest windowana ponad innych ludzi, co ważne. I Nowy Testament to bardzo mocno podkreśla. Maria jest człowiekiem. Jest człowiekiem, można powiedzieć, z ludu izraelskiego. Dlaczego ona została wybrana, a nie inna kobieta? Dlatego, że tak chciał Bóg. To jest chyba jedyna odpowiedź, jaka jest odpowiedzią właściwą, bo trudno nam jest zrozumieć też i sprzeczać się z Bożymi wyborem. Co druga rzecz dla mnie bardzo istotna, związana z wyborem, jest taka, i to dotyczy również innych wyborów Bożych, że każdy wybór Boży jest związany z obciążeniem wkładanym na człowieka. I wybór Marii jest dla niej też wyborem, który stanowi dla niej wyjątkowe obciążenie. Dlaczego wyjątkowe? Dlatego, że nie może się nim dzielić.
Prorok mógł głosić, że jest prorokiem. Mojżesz mógł iść i wyprowadzić Izraela. Maria, choć jest wybrana w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny, swój wybór praktycznie musi trzymać w tajemnicy. Dlatego, że jestem przekonany, nikt nie uwierzyłby, że tak została wybrana i tak została doświadczona przez Boga. To też jest rodzaj obciążenia i cierpienia, kiedy człowiek wybrany musi iść przez życie, nie mogąc z tym się podzielić z innymi. W życiu mówimy często o wsparciu, o to, żeby dzielić się problemami czy radościami. Maria jest tą, która musi iść przez życie w swoim wyborze z tym niesamowitym obciążeniem i musi to nieść kompletnie sama. Kiedy czytamy dzisiejszy tekst, czytamy też o łasce. Ja nie chcę tutaj mówić o sporach, jakie dotykają kościoły. Maria jest obdarzona łaską i wypełniona łaską. Ale Biblia nie mówi o tym, że jest to szczególny rodzaj łaski, a przede wszystkim nie czytamy na kartach Nowego Testamentu, że jest to łaska, która pochodzi z wnętrza samego człowieka. Maria, tak jak każdy człowiek, zostaje obdarzona Bożą łaską. Zostaje nią wypełniona w 100%, bo Bóg nie daje swojej łaski w połowie, nie daje swojej łaski w ćwiartce, nie daje swojej łaski na 75%. Jeśli Bóg obdarza łaską, to człowiek zostaje tą łaską wypełniony. I co ważne, drodzy, kiedy czytamy ten tekst, ale kiedy czytamy też inne teksty Nowego Testamentu związane z Marią, zwróćcie uwagę, że zawsze jest to nakierowanie na Chrystusa. I to jest też niesamowicie ważne, dlatego że w różnych dyskusjach i sporach czasami pojawia się takie określenie współodkupicielka. Nie ma czegoś takiego na kartach Nowego Testamentu. Jedynym, który jest odkupicielem, jest Jezus Chrystus. Tu luteranizm jest, można powiedzieć, bardzo wyczulony na tym punkcie. Tylko w Chrystusie i przez Chrystusa. Nie można być odkupicielem na część, na ratę, w niepełności. To samo dotyczy nauki o czyśćcu. Jeśli przyjmiemy ją, to tak trochę na marginesie, to tak naprawdę musimy powiedzieć równocześnie, że odkupienie Chrystusa jest odkupieniem nie do końca pełnym. Bo człowiek musi jeszcze dopokutować sobie, tak? To znaczy, że Chrystus zbawił, ale tak jakoś mu się nie do końca udało. Trochę mu zabrało. Zbawienie Chrystusa jest zbawieniem pełnym, niepowtarzalnym i obdarzenie łaską jest pełne dla każdego człowieka. Kiedy spoglądamy na Marię, i myślę, że to jest temat, który gdzieś często pomijany jest, i nie mówię tutaj tylko o nauczaniu w Kościele Luterańskim, w ogóle w chrześcijaństwie mam wrażenie, że tak trochę na marginesie jest, a dla mnie jest akurat niesamowicie ważne. Właśnie w kontekście Ewangelii Łukasza. To Maria jest dla mnie niesamowitym przykładem, można być rozważania Bożego doświadczenia. To się przewija przez Ewangelię Łukasza, że Maria zachowała to w swoim sercu. Również dzisiejszy tekst, tak? I Maria zastanawia się, cóż to mogłoby oznaczać. Drodzy, to jest niesamowity przykład. Myślę, że to jest ten kierunek, który mamy w Nowym Testamencie. Marii jako tej, która rozważa Boże doświadczenie. To jest pierwsza dla mnie, nie chcę powiedzieć, że najważniejsza, z najważniejszych rzeczy, kiedy możemy powiedzieć, jaki przykład znajdujemy w Marii. Bo trudno naśladować nam Boże wybranie w taki sposób, w jaki została wybrana Maria. Trudno nam mówić o łasce, bo każdy człowiek jest przez Boga obdarzany i wypełniany łaską.
ale możemy uczyć się tego, że Boże doświadczenie wymaga czasami zastanowienia się, zachowania w swoim sercu, przemyślenia tego, ale też druga ważna rzecz, że to, co dzieje się w człowieku, Boże cuda, często wymagają czasu. To my jesteśmy, czy żyjemy w czasie takiej niecierpliwości, że wszystko musiałoby być tu i teraz i od razu, bo tak trochę się przyzwyczajamy, że wszystko może być szybko. Telefon i za godzinę mamy obiad w domu z restauracji. Tak? Żyjemy bardzo szybko, trochę w tym pędzie i tak oczekujemy. A jeśli chodzi o to Boże działanie, to czasami, i myślę, że Maria jest tym przykładem, trzeba pewne rzeczy zachować w swoim sercu i poczekać na to, jak Bóg je wypełni. Ale też Maria jest niesamowitym przykładem bycia przy Chrystusie do końca, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko już się zawaliło. Bo czym jest bycie Marii pod krzyżem Jezusa Chrystusa? Ona jest matką. Jest trudno sobie wyobrazić, nie chcę sobie wyobrażać, co przeżywa rodzic, który przeżywa śmierć swojego dziecka. Tak? Ale drodzy, to jest nie tylko to, to jest też tak naprawdę śmierć wszystkich Bożych obietnic. To jest też moment śmierci wszystkiego, co Bóg obiecał. I można powiedzieć, to jest też moment, w którym trzeba powiedzieć, chyba nie ma już nic. A mimo to Maria jest pod krzyżem. Jest przy Chrystusie. I myślę, że to też jest pewne wskazanie, że chwile zwątpienia, chwile, w których wydaje się, że wszystko legnie już w gruzie, że nie ma już żadnej nadziei, a wszystkie Boże obietnice można wyrzucić do kosza, to może jest też moment, żeby spojrzeć na Marię, że może wtedy trzeba pójść pod krzyż Chrystusa i może po prostu przeżyć ten czas. To jest też niesamowity przykład, które płynie z Marii. Drodzy, nie chcę dzisiaj rozwijać dalszych tematów, bo to jest trochę szerszy temat dotyczący całości nauczania rodziny, czy Maria miała więcej dzieci, czy nie miała więcej dzieci, czy Maria pozostała wiecznie dziewicą, czy nie. To nie jest nasz dzisiejszy temat. Otóż Biblia tak naprawdę tym się specjalnie, drodzy, nie zajmuje. Z punktu widzenia luterańskiego nauczania, to, czy Maria miała więcej dzieci, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Bo to jest zawsze nakierowanie na Chrystusa. To, czy Maria była wiecznie dziewicą, czy nie, powiem szczerze, luteranizm niespecjalnie lubi zaglądać w pościel i do łóżka innych ludzi. To też nie jest najważniejsza część nauczania. Bo to wcale w żaden sposób nie przekreśla tego, co jest najważniejsze. Że zbawienie mamy w Chrystusie. A Maria zawsze pozostaje tą, która została przez Boga wybrana w sposób wyjątkowy. I myślę, że warto od czasu do czasu, tak jak sięgamy do różnych postaci biblijnych, tak samo sięgać do Marii. Nie bać się rozważać, nie bać się pójść za tym, co mogło się wydarzyć i o czym Maria mogła myśleć, ale też w tych choćby dwóch rzeczach, o których dzisiaj mówię. Byciu przy Chrystusie zawsze. I drugie, rozważaniu Bożego doświadczenia i też pokorze, która płynie z Marii. Warto gdzieś tym wszystkim pójść. Dlatego, jeśli ktoś was kiedyś zapyta, możecie odpowiadać różnie, ale jeśli ktoś was zapyta, czy wierzycie w Marię, albo czy uznajecie Marię, to drodzy, tak, luteranizm wierzy w Marię. Bo przecież mamy o niej świadectwo. Czy uznajemy Marię? Tak, uznajemy Marię. Bo przecież mamy o niej świadectwa, tak jak naucza Pismo i możemy uczyć się od Marii. Tak jak naucza Pismo,
Bo przecież ona jest tą, przez którą Bóg daje nam Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Amen.